Siema wszystkim, z tej strony Soli, a dzisiaj mam dla was kolejny poradnik, w którym pokażę wam, jak klipować sobie gry, po prostu robić klipy z gier w 2023 roku. Więc jeżeli wam się odcinek spodobał, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę, a ja zapraszam was do oglądania. Zatem co musicie zrobić, to wpisujemy sobie w przeglądarce GeForce Experience i po prostu sobie to pobieramy. Więc wchodzimy tutaj i musicie sobie znaleźć pobierz teraz i pobieramy to, on się pobierze. Ja tego nie będę pobierał, bo już mam to zainstalowane. Więc jeżeli wam się pobrało, wychodzimy stąd i wpisujemy Experience tutaj sobie w nasze wyszukiwarce i powinno wam wyskoczyć. Mi się włączyło na drugim monitorze. No i teraz będzie wam pokazywało wszystkie gry, które macie, jeżeli wam przeskanujesz cały komputer. I teraz co musicie zrobić, to wchodzimy sobie w sterowniki, klikamy sobie sprawdź dostępność aktualizacji i pobieramy. Ja teraz nie będę pobierał, ponieważ po prostu mam teraz nagrywanie. Jeżeli zacząłbym pobierać, to by mi wyrzuciło. Więc wchodzimy sobie w stronę główną, jeżeli to już zrobiliście, możecie sobie tutaj gry pokonfigurować. Klikamy sobie w ustawienia i teraz włączamy sobie eksperymentalne funkcje, więc włączamy sobie to. Tutaj będziecie mieli swoje specyfikacje waszego komputera. Jedziemy sobie do dołu i musicie włączyć nakładkę w grze. Czy będziecie mogli włączyć nakładkę w grze, decyduje o tym, czy w tym miejscu będziecie mieli po prostu tą funkcję. Jeżeli macie, to sobie ją włączamy i od razu sobie klikamy w ustawienia. I co to nam da? To wyskoczy wam takie okienko i od razu wejdźcie sobie w układ HUD i wyłączcie sobie te wydajności i dajcie sobie tylko klatki. Jeżeli to zrobicie, to idziemy sobie do skrótów klawiszowych i teraz od razu zmieniacie sobie to otwórz, zamknij nakładkę, bo to wam będzie przeszkadzać, jeżeli jest na Alt Z i zmieniamy sobie to po prostu na, ja na przykład mam Alt i przecinek. Jeżeli to zmieniliście, to sobie stąd wychodzimy i teraz wam pokażę, jak to wszystko zedytować, więc możemy sobie stąd wyjść i włączamy to jeszcze raz z tym skrótem klawiszowym, który zrobiliście i teraz polecam sobie od razu wejść w ustawienia, wejść w nadawanie. Tutaj będzie taka zakładka, nadawanie na żywo i sobie to wyłączamy, bo tego raczej nie będziecie korzystać, najlepiej tutaj użyć OBS-a albo innego takiego programu, więc wchodzimy sobie wstecz i teraz po pierwsze najważniejsze, wchodzimy sobie w nagrania. Klikamy tutaj, klikamy trzy kropki i możecie sobie to zmienić, żeby wam nie zajmowało miejsca. Ja tego nie zmieniam i musicie sobie zmienić koniecznie to drugie wideo, ponieważ to wam będzie naprawdę tutaj te wszystkie wasze nagrania zapisywało. No i ja po prostu sobie dałem na dysk GD, czyli HDD. No jeżeli to ustawiliście, to idziemy sobie teraz do najciekawszych punktów i to jest właśnie opcja, która będzie pozwalała wam robić automatyczne klipy. Tym się zajmiemy na końcu odcinka, ale teraz wam pokażę jeszcze, jak ustawić jakość i te wszystkie i to całą resztę. Więc idziemy sobie po prostu w dźwięk i wybieramy sobie tutaj swój mikrofon, dajmy głośność systemu na 100% i mikrofon polecam wam na takie 30 najlepiej i dajemy sobie rozdziel obie ścieżki, żeby wam osobno nagrywało mikrofon i grę, żeby to się nie łączyło w jedno. I teraz idziemy sobie do przechwyć wideo. Nie wiem, czy wy będziecie mieli 8K, bo wydaje mi się, że ja to mam ze względu na moją kartę, ale dajemy sobie najlepiej najwyższą rozdzielczość, jaką macie i dajemy szybkość transmisji bitów na 250 i klatki po prostu na 60. Jeżeli macie słabszy komputer, możecie sobie to inaczej ustawić. Ja polecam to ustawienie po prostu dla najlepszej jakości. Idziemy sobie teraz wstecz i co, lecimy sobie dalej do po prostu powiadomień. Wyłączamy sobie je, ponieważ one będą wam wyskakiwać, one będą widoczne na nagraniach, więc je wyłączamy. Idziemy do kontroli prywatności i pamiętajcie, żeby to mieć zawsze włączone, bo po prostu nie będzie wam nagrywało niektórych gier. Jeżeli to już zrobiliście, to idziemy sobie teraz do najciekawszych punktów i dajemy sobie maksymalną przestrzeń, na przykład 50 giga. Jeżeli to już zrobiliście, to możemy sobie wyjść i włączyć jakąkolwiek grę. Ja sobie włączę w moim przypadku po prostu Fortnite'a i pokażę wam, jak to tam ustawić. Jeżeli już was załadowało, po prostu jakakolwiek gra się wam włączyła, wchodzimy sobie do naszej nakładki i przechodzimy sobie do tych najciekawszych punktów. I tutaj włączacie sobie po prostu, które was interesują. Ja polecam sobie włączyć powalenie, ponieważ to będzie działało tak, że jeżeli po prostu się wywalicie, to będzie wam to przechwytywało. I teraz to będzie automatycznie wykrywało, czy kogoś zabiliście i to wam zapisze od razu nagranie na dysku. Polecam wam to wypróbować. No i z dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No i widzimy się już w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Siemanko.